Alu, jak oni ciebie namówili na drugą sesję w Playboyu? Bardzo prosty sposób. Sprawili, że pierwsza sesja była bardzo przyjemnym przeżyciem. Po prostu. Ja bardzo dobrze wspominam swoją pierwszą sesję, drugą zresztą także. I jakby fakt, że mimo tego, że spodziewałam się zupełnie czego innego, czy myślałam, że będę skrępowana, że to nie będzie miłe przeżycie, że to nie będzie fajne przeżycie, że ewentualnie efekt będzie fajny. Nie, oni sprawili, że ta sesja pierwsza była takim rzeczą, którą się czułam komfortowo, byłam zadowolona z efektu, liczyli się z moim zdaniem i stwierdziłam, że jeżeli mam okazję zrobić to po raz drugi, to kiedy jak nie teraz, no? Za 20 lat już raczej nie będę się nadawała na okładkę Playboya. Oj, myślę, że będziesz się nadawała nawet za 50 lat. Bardzo ci Ale czym się różniła ta sesja od poprzedniej? Po pierwsze, teraz jestem troszeczkę starsza i troszeczkę byłam w stanie bardziej się otworzyć na tej sesji. Muszę przyznać, że ta pierwsza sesja była czymś, takim wyzwaniem, które podjęłam, bo lubię wyzwania, a nie dlatego, że koniecznie chciałam mieć sesję w Playboyu. Natomiast ta druga była rzeczą przemyślaną. Wiedziałam, czego chcę, wiedziałam, z kim chcę pracować na tej sesji. A Playboy, jak zwykle niezawodny, wszystko mi to po prostu zapewnił. Komfort psychiczny, niesamowitą atmosferę, świetnego fotografa, pozdrawiam Szymana Bradziaka, który robił te zdjęcia. I sprawił, że to była przyjemność. I przede wszystkim pokazałaś więcej. Może następnym razem. A słuchaj, tam było dużo Photoshopa? Słucham? Dużo było Photoshopa podczas obróbki tych zdjęć? Zdjęcia, pierwsza osoba, która zobaczyła jeszcze przed wydaniem Playboya te zdjęcia, to był mój mężczyzna i powiedział, wszystko się zgadza, więc chyba niezbyt dużo. No to w takim razie, no myślę, że jeżeli zobaczył to twój mężczyzna, to miał rację. Właśnie, a propos twojego faceta, on nie jest przeciwko takim, żebyś się wszystkim pokazywała tak w negliżu? My się wspieramy w tym, co robimy i wspieramy swoje własne decyzje. Kiedy się dowiedział, że ja mam propozycję do Playboya, to się ucieszył, co mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc. Natomiast ja nie wiem, wspierał mnie przez cały czas, konsultowałam z nim zdjęcia, które były wybierane i jakby ani razu nie zdradzi się z tym, że coś mu się w tym nie podoba. Poza tym mój mężczyzna uważa, że mam piękne ciało i że naprawdę nie ma wstydu, jeżeli je pokazuję. I ma rację, świętą rację. Będzie trzecia sesja kiedyś? A tego nie wiem. Na razie czuję, że mam dosyć i jestem nasycona. Jak poczuję niedosyt, to się wtedy będę zastanawiać. Na razie mi wystarczy.